Cześć. W tym filmie rozwinę zagadnienie wykreślania prostej najlepszego dopasowania. Film ten jest dodatkiem do głównego kursu fizyki rozszerzonej, dlatego będzie wyglądał nieco inaczej, bardziej naukowo. Zanim jednak o tym, czuję się zobowiązany do wyjaśnienia, czym jest ta prosta. Na matematyce jest zwana funkcją liniową albo regresją liniową. Specjaliści pewnie powiedzą, że to nie jest to samo. Ale jestem za głupi, by robić specjalistyczne filmy dla specjalistów, dlatego wybaczcie mi moją niewiedzę. Interpretacja graficzna funkcji liniowej, jak widać, nie jest jakoś szczególnie trudna, zwyczajna linia narysowana od linijki. Algebraiczną reprezentację tej linii zapiszemy w następującej postaci. Jest to tak zwana postać kierunkowa funkcji liniowej. Prosta może być w różny sposób rysowana na wykresie i w zależności jak na tym wykresie przebiega, różne będą jej wartości liczbowe, znajdujące się w miejscu literki a i literki b. Na matematyce w układzie współrzędnych jest ona odpowiedzialna za nachylenie funkcji do osi x i łączona wzorem a jest równe tangens kąta nachylenia do osi x. Na fizyce jest to błędna interpretacja, i należy zapamiętać, że literka A wskazuje pewną stałą wielkość fizyczną, dla której zmiana jednej wielkości fizycznej, znajdującej się na osi poziomej, powoduje zmianę innej wielkości fizycznej, znajdującej się na osi pionowej. Brzmi to dość enigmatycznie, ale za moment wrócę do tego i wyjaśnię na przykładach. Aby na podstawie wykresu obliczyć literkę A, należałoby wyznaczyć minimum dwa punkty, przez które przechodzi prosta. Gdy je posiadamy, musimy podzielić przez siebie przyprostokątną pionową trójkąta prostokątnego przez przyprostokątną poziomą tego trójkąta wyznaczanego przez te dwa punkty. Wyznaczenie tych długości odbywa się w następujący sposób. Dla pionowej przyprostokątnej odejmujemy współrzędną y punktu bardziej po lewej od współrzędnej y punktu znajdującego się bardziej po prawej. Dla przyprostokątnej poziomej współrzędną x punktu bardziej po lewej odejmujemy od współrzędnej x punktu znajdującego się bardziej po prawej. Otrzymane wartości mogą być dodatnie albo ujemne lub równe 0 i na obecną chwilę się tym nie martwimy. Na zakończenie dzielimy długość przyprostokątnej pionowej przez długość przyprostokątnej poziomej i otrzymujemy wartość literki A. Można to wszystko wykonać w jednym działaniu na podstawie podanego wzoru. Zauważcie, że przy zmianie położenia punktów, a tym samym prostej, zmienia się wartość jej współczynnika kierunkowego. Prosta, która od lewej do prawej pnie się do góry, ma ten współczynnik dodatni, a prosta od lewej do prawej spadająca w dół, ujemny. Gdy punkty umieszczę jeden nad drugim, to funkcja liniowa nie istnieje, bo mianownik w obliczanym współczynniku kierunkowym jest równy 0, a jak wiemy, dzielić przez zero nie można na matematyce. Dodatkowo współczynnik kierunkowy będzie miał taką samą wartość dla dwóch różnych funkcji tylko wtedy, gdy będą one do siebie równoległe. Co właśnie obserwujecie? Zajmę się teraz wyrazem wolnym w tej funkcji, czyli literką B. Wyraz wolny określa miejsce przecięcia funkcji z pionową osią. Łatwo to zaobserwować, przesuwając narysowaną funkcję raz w górę, a raz w dół. Zobaczcie, że jej współczynnik kierunkowy nie zmienia się, bo każda z tych funkcji jest do siebie równoległa. To, co się zmienia, to wyraz wolny. Gdy funkcja przecina oś pionową ponad osią poziomą, to wyraz wolny ma wartość dodatnią, a gdy pod osią, to wyraz wolny ma wartość ujemną. Jeśli funkcja przechodzi przez początek układów współrzędnych, to wyraz wolny wynosi 0. Fizyka jest pełna wzorów, które można graficznie przedstawić na wykresie w postaci takiej funkcji. To jest na przykład wykres prędkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Na podstawie tego wykresu łatwo ocenić współczynnik kierunkowy funkcji i wyraz wolny, co właśnie uczyniłem. Zauważcie, że współczynnik kierunkowy musi posiadać jednostkę. Czy wiecie, jakiej wielkości fizycznej dotyczy ta jednostka? Jest to jednostka przyspieszenia. Teraz zapiszę wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym, który poznajecie na fizyce. Czy widzicie już pewną analogię między wzorem z matematyki na postać ogólną funkcji, a wzorem z fizyki? Współczynnik kierunkowy funkcji na fizyce zwany jest przyspieszeniem ciała, a wyraz wolny prędkością początkową. Przyspieszenie informuje więc nas, jak zmienia się prędkość ciała w pewnym przyroście czasu. Weźmy inną zależność, na przykład rozciągnięcia sprężyny od przyłożonej jej siły rozciągającej. Tutaj również mamy postać liniową, a funkcja przechodzi przez początek układów współrzędnych, czyli jej wyraz wolny wynosi 0. Możemy obliczyć współczynnik kierunkowy tej funkcji. Zamiast x i y występuje rozciągnięcie sprężyny i siła rozciągająca. Wyznaczony współczynnik kierunkowy informuje nas, jak rozciągnięcie sprężyny wpływa na wartość siły sprężystości i nazywany jest współczynnikiem sprężystości sprężyny. Warto zapamiętać, że na fizyce współczynnik kierunkowy i wyraz wolny funkcji zawsze posiadają jednostkę. Trochę się powtarzam, ale to bardzo ważne. Teraz mogę z czystym sumieniem opowiedzieć o prostej najlepszego dopasowania. Jak wspomniałem w innym filmie, chodzi o to, by podczas jej wykreślania prosta przechodziła przez jak największą liczbę punktów pomiarowych i była możliwie równo odległa od nich z obu stron. Odrobinę rozszerzał tą moją interpretację, choć nadal nie podam żadnych wzorów, bo i z nich korzystać w liceum nigdy nie będziecie. Skupił się jedynie na metodzie graficznej, bo tylko ją poznacie w szkole średniej. Po pierwsze, musimy mieć jakieś dane pomiarowe, na podstawie których wykreślimy prostą. Jeśli to będą jedynie dwa punkty, to prosta najlepszego dopasowania zawsze będzie idealnie przez nie przechodziła. Tyle, że to kompletny bezsens, bo na podstawie dwóch punktów pomiarowych bardzo ciężko stwierdzić zmienność pomiędzy dwiema wielkościami fizycznymi. Mogłoby się okazać, że mając tych punktów pomiarowych więcej, będą one układać się na przykład w taki sposób albo w taki. Oznacza to, że musimy wykonać tyle pomiarów, by punktów pomiarowych było kilkanaście. Załóżmy, że mamy już je wyznaczone i układają się na wykresie w przedstawiony sposób. Jak więc teraz do tych punktów dopasować prostą? Na oko. Na pewno prostą najlepszego dopasowania do punktów nie będzie ani ta prosta, ani też ta. Będzie to prosta, której przebieg będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób. Ktoś może jednak stwierdzić, że to moje na oko nie jest poprawne i uzna, że jego prosta jest zdecydowanie lepiej dopasowana. Aby to rozstrzygnąć, która prosta jest lepiej dopasowana, wprowadza się metodę najmniejszych kwadratów. Wyznacza się przy tym tak zwane błędy oszacowania czyli odległość między punktami pomiarowymi, a naszą modelową prostą, najlepszego dopasowania. Odcinki te wyznaczają boki przedstawionych kwadratów. W metodzie tej dążymy do tego, by suma tych wszystkich pól kwadratów była jak najmniejsza stąd też nazwa metoda najmniejszych kwadratów. Po prawej u dołu macie wykres słupkowy sumy tych pól. Prostą należy wykreślić w taki sposób, by ten słupek był jak najkrótszy. Możemy też taką prostą wyznaczyć numerycznie za pomocą jakiegoś programu, jak na przykład Excel, który zrobi to o wiele lepiej niż my. Wstawia się tam tak zwaną linię trendu. Stosując takie programy, można spotkać się z literką R podniesioną do kwadratu. Jest to tak zwany współczynnik determinacji. Określa on stopień, w jakim oszacowana funkcja regresji wyjaśnia zmienność zmiennej y. Przyjmuje ona wartość od 0 do 1 i im bliżej jedynki, tym lepsze jest dopasowanie naszej prostej do danych pomiarowych. Metoda najmniejszych kwadratów, pomimo jej szerokiego zastosowania w fizyce, chemii, statystyce i wielu innych dziedzinach, nie jest pozbawiona wad. Czasem może się zdarzyć tak, że jakiś punkt pomiarowy odbiega od pozostałych. Przyczyny tego mogą być różne i jeśli są związane z błędnym pomiarem, to musimy go odrzucić, ponieważ punkt ten będzie zaburzał naszą prostą najlepszego dopasowania. Zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z oprogramowania do jej wyznaczania. Jeśli prostą rysujemy sami, to punkt można pozostawić, choć wypadałoby później wytłumaczyć i zastanowić się, skąd takie odstępstwo od pozostałych danych. Osobiście bym go wywalił z wyników pomiarów, by się nie czepiali. W naszych osądach musimy być jednak obiektywni, a odrzucanie wyników z dalszej analizy wymaga dużej ostrożności i dokładnego uzasadnienia. Gdyby naukowcy zawsze odrzucali wyniki niepasujące do przyjętej hipotezy, to nie doszłoby do największych odkryć w fizyce. Czasem też jest tak, że punkty pomiarowe układają się w zupełnie inny sposób. Jeśli uważamy, że tendencja nadal może być traktowana liniowo, to prostą najlepszego dopasowania możemy wprowadzić. Tutaj, na przykład, mamy wyniki pomiarów obrazujące zależność wysokości człowieka od rozmiaru noszonego buta. Wygląda na to, że korelacja liniowa mniej więcej odpowiada otrzymanym wynikom. Co innego można stwierdzić na podstawie zależności szybkości na orbicie około słonecznej od odległości od Słońca. Tutaj funkcja liniowa absolutnie nie pokrywa się z danymi pomiarowymi i lepsze wyniki dopasowania dawałaby funkcja wykładnicza. W szkole średniej prostą do punktów pomiarowych wpisuje się też w oparciu o niepewności wykonanych pomiarów. Wtedy musimy mieć te niepewności naniesione na wykres w formie słupków niepewności. Na podstawie tych słupków wykreśla się prostokąciki. Prosto ukreśli się w taki sposób, by przechodziła przez te wszystkie prostokąciki możliwie najbliżej punktów pomiarowych. Jakbyśmy prostej jednak nie dopasowali, to za każdym razem powinniśmy wyznaczyć jej równanie. Można to zrobić tak jak opisałem wcześniej, albo na podstawie wyznaczania dwóch punktów należących do tej prostej, a potem skorzystania z układu dwóch równań. Tego typu metoda będzie przez was szerzej poznawana na matematyce, dlatego nie będę wydawał się w szczegóły. Mam nadzieję, że tym filmem ułatwiłem wam zrozumienie czym jest funkcja liniowa i prosta na najlepszego dopasowania, i na jakiej podstawie dopasowuje się prostą do danych pomiarowych. Cześć!